Na rynku w Daleszycach odbyła się największa polityczna impreza kampanii do wyborów samorządowych. Byli najważniejsi politycy i kandydaci do sejmiku, pasjonujące debaty liderów o ważnych dla regionu sprawach, a na zakończenie o głosy, bitwa na głosy. Organizatorami wydarzenia byli Regionalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Dobra Opinia oraz Echo Dnia. Dlaczego debata została zorganizowana właśnie w Daleszycach na rynku? Przeanalizowaliśmy wyniki, jakie osiągnęły poszczególne komitety wyborcze, które brały udział w wyborach do sejmiku w 2010 roku. Przeanalizowaliśmy wyniki w każdej z gmin w województwie świętokrzyskim i wyszło nam, że najbardziej zbliżone wyniki, jeśli chodzi o skalę całego województwa, był właśnie w gminie Daleszyce. To pozwoliło nam uznać Daleszyce jako takie polityczne świętokrzyskie w pigułce, jako okręg najbardziej reprezentatywny dla całego regionu. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, tutaj odbywa się głosowanie, w którym biorą udział mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce. Prawybory na daleszyckim rynku okazały się być wielką polityczną fetą. W programie były wystąpienia liderów partii w regionie, debaty liderów list ze wszystkich czterech okręgów, a także prezentacje kandydatów oraz oferty programowej ugrupowań dla mieszkańców województwa. Nie obyło się również bez występów artystycznych zespołów ludowych oraz zabawy pod nazwą O Głosy, Bitwa na Głosy, czyli wokalnego pojedynku przedstawicieli partii. Bardzo się cieszę, że prawybory wojewódzkie do sejmiku województwa świętokrzyskiego odbywają się w Daleszycach. Jest to bowiem wyróżnienie dla Daleszyc, bo w to niedzielne południe właściwie staliśmy się polityczną stolicą województwa świętokrzyskiego. Oczy wszystkich polityków i mieszkańców województwa zwrócone są właśnie na Daleszyce. Wszyscy są ciekawi, jaki wynik wyborów będzie. Po zakończeniu głosowania głosy zostaną policzone i będzie wiadomo, kto wygrał w tych prawyborach. A 16 listopada porównamy wyniki z tymi dzisiejszymi z prawyborów. To jest duża promocja dla Daleszyc. Mamy mnóstwo gości. Liderzy najważniejszych ugrupowań politycznych, liderzy list do sejmików. Ciekawe debaty, ciekawe dyskusje, a nawet bardzo, bardzo ciekawe występy polityków na scenie. W ramach prawyborów głosowali mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce. Urny wyborcze zostały zlokalizowane na rynku w Daleszycach. Aby oddać głos, trzeba było okazać się dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość oraz miejsce zameldowania. Wszystko tak samo jak podczas prawdziwych wyborów. Warto podkreślić, że w prawyborach, które odbyły się na daleszyckim rynku, udział wzięło zaledwie 3,5% wszystkich uprawnionych do głosowania. Dobiega końca kolejna kadencja. Już 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. I tylko pamiętajmy, że do urn udamy się po to, aby wybrać nowych włodarzy. Ludzi, którzy będą decydować o sprawach mieszkańców przez najbliższe 4 lata. Agnieszka Olech, Telewizja Internetowa Daleszyce. Szanowni Państwo, no cóż. Ja Państwa zachęcam, zapraszam do oddawania głosu. Samorząd województwa zajmuje się tymi najważniejszymi, strategicznymi sprawami. Oczywiście od niego nie wszystko zależy, bo tak naprawdę tylko we współpracy. Nasze stoisko jest naprzeciwko, proszę zobaczyć, najbardziej okazałe na tym placu. Serdecznie aby Państwa... województwo nasze w tych rankingach, o których wspominałem, poszło do góry, aby również... Proszę, proszę dokonać dokumentacji fotograficznej aktu liczenia głosu. Szanowni Państwo, Państwowa Komisja